Dzień dobry, witam Państwa w programie Rozmowa Echo 24, a moim Państwa gościem jest pan Marcin Urban, najcenniejsza osoba w tym mieście, czyli skarbnik miasta Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie skarbniku, w trakcie pierwszej wiosennej fali pandemii władze Wrocławia mocno zaangażowały się w wsparcie wrocławskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Przypomnij mi najpierw, na czym ta pomoc polegała. Centrum przy ulicy Kotlarskiej miało za zadanie pośredniczyć tak między wszystkimi jednostkami miejskimi, które w jakikolwiek sposób mogą pomóc naszym przedsiębiorcom. To był taki kontakt, takie miejsce, w którym przedsiębiorca kompleksowo mógł otrzymać informacje o tej możliwej pomocy ze strony miasta, Powiatowego Urzędu Pracy również. Pandemia trwa już 7 miesięcy mniej więcej, ponad chyba nawet. I szczerze mówiąc, końca nie widać. Czy będziecie Państwo próbowali wrocławskim przedsiębiorcom jeszcze w jakiś sposób pomagać? Czy to wsparcie trwa, czy z braku pieniędzy musiało się już zakończyć? Jak to wygląda? Tak, do tej pory z tych lokalnych podatków i czynszów łącznie ta pomoc udzielona to dobrze ponad 20, jak pamiętam, 2 miliony złotych. Część dotyczy to tych cywilnych zobowiązań, te czynsze za złotówkę, prawda, czy zwolnienia z opłat za czynsz. Część dotyczy podatku od nieruchomości i ta pomoc była i jest dostępna cały czas. Nie wygasiliśmy prac centrum, ono cały czas funkcjonuje. Tutaj tak naprawdę po tym okresie takiego spokoju wakacyjnego, gdzie rzeczywiście te przychody przedsiębiorcom zaczęły się szczęśliwie pojawiać, no wchodzimy znowu w ten na nieszczęście trudny bardzo okres, gdzie faktycznie mogło być lockdown. No właśnie, mogą być problemy i pojawiają się te problemy, już mamy sygnały z płynnością finansową i regulowaniem bieżących zobowiązań. No w takiej sytuacji właśnie przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o to, żeby nie płacić w tym czasie chociażby właśnie za podatek od nieruchomości. Teraz to jest najgorętszy czas w roku dla Pana i Pana ekipy. Jak co roku zresztą, bez względu na to, czy jest pandemia, czy jej nie ma, zawsze praca nad budżetem to jest ten najtrudniejszy moment, a w tej chwili budżet miasta Wrocławia jest gotowy do uchwalenia. Jeszcze oczywiście kolejny trudny etap, czyli przejście przez komisję i przez Radę Miejską, bo tam zawsze pojawiają się różnego rodzaju pomysły, ale sam dokument jest już gotowy. Zanim przejdziemy do budżetu, ja jestem przekonany, że Pan sprawdzał wszelkiego rodzaju analizy finansowe dotyczące tego, jak było w tych ostatnich miesiącach. Rząd twierdzi, że pandemia nie dotknęła samorządowych finansów tak mocno, jak samorządowcy to zgłaszali. Jaka jest Pana opinia na ten temat? Mamy dokładne wyliczenia i wiemy dokładnie, ile straciliśmy. Do tej pory to jest ponad 170 milionów złotych w tym roku. Natomiast do końca roku ta kwota... To jest most mniej więcej nowy. No tak, to jest porządna miejska inwestycja. W przyszłorocznym budżecie chociażby TAT, prawda, te wydatki to jest 130 milionów, więc znacznie mniej niż kwota, o której mówimy. Więc to są ogromne środki, a do końca tego roku spodziewamy się, że mam nadzieję, że tak nie będzie, ale że to może wzrosnąć nawet do 300 milionów złotych. Straty związane z COVID-em. Także to tak wygląda. Niestety, jak zderzymy te braki w dochodach z rosnącymi potrzebami, no chociażby kwestie związane ze wzrostem kosztów utrzymania naszych obiektów miejskich, tak, czy kwestie związane, no właśnie, jak już jesteśmy przy rządzie, kwestie związane z wynagrodzeniami chociażby dla nauczycieli. Na to otrzymujemy subwencje, ale mówimy od lat, że ta subwencja nam niestety nie wzrasta w takim stopniu, jak musimy zwiększać. To, że nauczyciele zarabiają lepiej, to dobrze, zgadzamy się z tym, tylko mówimy o metodzie finansowania tych wydatków, więc uważamy jako samorząd Wrocławia, ale też wszystkie samorządy w Polsce, że te środki są po prostu niewystarczające, powinniśmy otrzymywać odpowiednio więcej. No, prawda jest taka, a jestem prawnikiem, że jest to wręcz sprzeczne z polskimi przepisami, które wprost wymagają od rządu finansowania te zadania samorządów w 100%. Tak jest naprawdę, tak rzeczywiście tak. Tu powinno być wzrosty adekwatnie do wzrostów kosztów tych narzucanych przez tak naprawdę decyzje samego rządu, prawda? Zanim weszliśmy do studia, przez chwileczkę sobie porozmawialiśmy. Ja sobie uświadomiłem, że w ciągu ostatnich 8 lat budżet Wrocławia urósł o kolejny miliard złotych. Czyli nie jest tak źle.
Tak, tak. Ten budżet, oczywiście jesteśmy jednym z lepiej rozwijających się miast w Polsce. Faktycznie te dochody przyrastały nam nieczęsto, to były kwoty ponad 200 milionów złotych rok do roku. Były lata jeszcze lepsze, więc ten progres rzeczywiście był całkiem imponujący. No, w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie budżet na rok 2021 to jest tak naprawdę budżet na poziomie roku tego roku. Tak? Nie mamy tutaj tej możliwości. Nie mamy tak naprawdę tej możliwości, żeby on nam wzrastał. Tak? No, to jest związane z tymi uszczepleniami dochodów, o których rozmawiamy. To dotyczy przede wszystkim oczywiście tej sfery podatkowej. Tak? Tutaj zawsze faktycznie co roku w tym podatku, najważniejszym dla miasta podatku od osób fizycznych, mówimy o PIT-cie, w tym podatku przyrastało nam w ostatnich latach ponad 150 milionów rok do roku. Tak? Tego przyrostu oczywiście nie będzie, więc nie możemy zakładać, że ta kwota będzie wyższa niż w roku poprzednim. I tak właśnie mamy zaplanowane to na poziomie porównywalnym z bieżącym rokiem, a i tak mamy obawy tak naprawdę, patrząc na to, co się dzieje w tej chwili, czy nie będziemy musieli jeszcze tutaj w ciągu roku korygować tej kwoty w dół i szukać oszczędności, tak, bo to jest z tym związane. Kilka tygodni temu, kiedy w mediach rozpoczęły się dyskusje dotyczące przyszłorocznego budżetu, pojawił się postulat koalicjanta prezydenta Jacka Sutryka, czyli Partii Nowoczesna, żeby w przyszłym roku zrezygnować z budowy pomników. Pan uważa, że tego typu ruchy to są słuszne ruchy, jeśli chodzi o oszczędności w takim trudnym, kryzysowym roku? Znaczy to z mojego doświadczenia wiem, że to bardzo trudno jest tutaj w jakiś sposób wartościować te wszystkie wydatki, które były wcześniej zaplanowane. Tu akurat szczęśliwie ten wydatek jest zaplanowany w kolejnych okresach. Nie dotyczy to roku 2021. Myślę, że to powinno w jakiś sposób proporcjonalnie być rozłożone na różne obszary miasta. Nie można tak jednoznacznie wskazywać na ten czy inny wydatek, który jest niezasadny. No, nie uważam tak. Tak? Oczywiście, że w takim trudnym czasie wydatki związane, powiedzmy, z dodatkowe wydatki związane z promocją miasta, tak, czy tego rodzaju wydatki powinny być tutaj ograniczane. Naturalnie też spodziewamy się, i to zupełnie naturalnie wyjdzie, myślę tutaj o tych wydatkach, które zwyczajowo miasto ponosi na organizowanie imprez, które są organizowane oczywiście z udziałem publiczności. Teraz mamy czas, kiedy wiele z tych wydarzeń będzie się odbywało zdalnie, z wykorzystaniem internetu. To też jest w tym przypadku, to są oszczędności, bo można to przygotowywać tak, właśnie. Wbrew pozorom nie są to tak wielkie oszczędności, bo przecież jeśli się organizuje koncert online, to tak czy inaczej, okej, nie trzeba płacić obsługi publiczności, ochrony, nie ma sprzątania, przynajmniej nie w takim zakresie i tak dalej, no ale jednak gaże dla ekipy, która organizuje tą imprezę, czy dla samych artystów, no tak czy inaczej zapłacić trzeba. No właśnie, ale jest wiele kosztów, które można ograniczyć, tak? I to rzeczywiście... No jest tych imprez mniej też. Jest mniej, też ta forma jest inna, na pewno tutaj można szukać pewnych oszczędności. A jaka część budżetu jest z Pana punktu widzenia najistotniejsza? Na co ona zostanie przeznaczona? Zawsze uważałem, że najważniejszą kwestią są dla miasta inwestycje. I jaki to jest poziom w całości budżetu? To jest dokładnie 1 050 000 000 zł. To jest 300 milionów więcej niż w roku bieżącym. Jest tak dlatego, że mamy też sytuację, w której kończymy tak naprawdę wydatkować w tej perspektywie środki unijne, więc zupełnie naturalnie, tak, te środki zewnętrzne w większym wymiarze pojawiają się w tym budżecie przyszłorocznym. No i te wszystkie inwestycje, które pan prezydent Jacek Sutryk w swoim programie zapisał, zaproponował, no te wszystkie inwestycje są realizowane właśnie z tymi środkami zewnętrznymi. Tak? Nie możemy nagle się z tego wycofać. Bo strata byłaby znacznie większa. No, oczywiście, tak, więc
To jest pierwszy, ten najważniejszy powód, dostajemy na to środki zewnętrzne, ale pamiętajmy też o tym, że w takiej dłuższej perspektywie czasu, to już historia pokazała, bo mieliśmy kryzys w roku 2008-2009, te miasta, które wtedy intensywnie inwestowały swoje środki, środki zewnętrzne, bo to też się bierze, to też oczywiście jest związane z deficytem, który się pojawia, to wszystko spowodowało, że te dochody w dłuższej perspektywie czasu, one zaczynają bardziej dynamicznie przyrastać. Więc uważamy i jesteśmy tutaj zgodni, że w zasadzie inwestycje miejskie są najważniejszą częścią, pan redaktor powiedział, budżetu miasta. Czy to dlatego musieliście państwo ogłosić ten przetarg na ewentualne finansowanie deficytu, żeby mieć takie zapasowe pieniądze, żeby właśnie nie stracić tych środków unijnych czy innych zewnętrznych? Tak, o to chodziło? Tak, ten deficyt może finansować wyłącznie inwestycje. Nie mówimy o bieżących wydatkach. Na to nie wolno się zadłużać, więc mówiąc kolokwialnie, nie przejadamy tych pieniędzy na bieżące utrzymanie, tylko właśnie te środki służą tym inwestycjom, służą wykorzystaniu środków europejskich. W sytuacji, kiedy mamy zmniejszoną pulę dochodów, które jeszcze chwilę temu mieliśmy ujęte w naszych planach, musimy zastępczo użyć tego finansowania zewnętrznego. Tak to wygląda. A jak właśnie wygląda kwestia zadłużenia? Ponieważ to już od kilku lat liczy się w nowy sposób. Czy to jest tak, że my mamy jeszcze tam pole do ruchu, czy już dobijamy powolutku do ściany wedle tego wskaźnika? Bardzo dziękuję za to pytanie. Od wielu lat to zadłużenie miasta utrzymuje się na stałym poziomie. Mówię o 5-6 latach. To jest poziom 2,5 miliarda złotych. No w tej chwili aktualnie to jest 2 miliardy 600 milionów złotych, więc udało nam się po tym okresie tych inwestycji związanych z Euro 2012, wtedy dość intensywnie również korzystaliśmy ze środków zewnętrznych, udało nam się tą sytuację ustabilizować, część zadłużenia spłacić. I teraz w tym trudnym... Czy to jest mniej niż połowa budżetu? No tak. Czyli wedle starego wskaźnika, wręcz nawet bezpiecznie, bo ile dobrze pamiętam, stary wskaźnik był na poziomie 60% budżetu miasta. Stary wskaźnik odnosił się do poziomu dochodów rocznych. Tak. I ten wskaźnik, jak potraktujemy właśnie tym właśnie parametrem, to stale tak naprawdę spadał. Ten wskaźnik spadał wartościowo, czyli on się poprawiał. Ta sytuacja finansowa miasta się poprawiała z roku na rok, no, do momentu pandemii, tak? Bo to przewróciło ten bardzo pozytywny trend spłaty zadłużenia. No i naturalnie zamiast dochodów musimy częściowo się zadłużyć po to, żeby zrealizować wszystkie plany, które mieliśmy założone, te inwestycyjne, o nich rozmawiamy. Które z tych dużych inwestycji kończone będą w przyszłym roku i będą musiały być zapłacone? To są przede wszystkim te inwestycje, które dwie inwestycje, mówimy o ulicy Popowickiej, mówimy o te trasie tramwajowej. Czyli tramwaj równoległy do Legnickiej. Tak jest, to są te dwie teraz kluczowe inwestycje, plus tramwaj na Nowy Dwór, trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór, to są te dwie flagowe inwestycje miasta. Każda z nich, jak pamiętam, to jest kwota około 130 milionów złotych. To są te dwie największe inwestycje, ale w tym budżecie inwestycyjnym mamy też wiele ważnych pozycji związanych z ochroną powietrza chociażby, tak? Na wymianę pieców, na nowoczesne źródła energii, tam łącznie mamy kwotę zabukowaną i zmiana systemów ogrzewania mieszkań komunalnych blisko 60 milionów złotych. To jest taka rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla tego budżetu. No i myślę, że warto też powiedzieć o tym, że w tych inwestycjach oczywiście swoje miejsce muszą mieć szkoły, myślę tu o szkołach podstawowych, myślę tutaj o przedszkolach. Na to przeznaczamy, jak pamiętam, ponad 60 również milionów złotych w przyszłym roku. No te inwestycje powoli rzeczywiście... Cała edukacja to też pewnie dalej jest grubo ponad miliard złotych, tak? To jest chyba półtora miliarda. Czyli to jest tak naprawdę edukacja i opieka nad dziećmi, to jest największa pozycja budżetu. Tak, w tym budżecie edukacji 100 milionów to są same inwestycje, tak? Tu właśnie mówimy o tych ważnych inwestycjach związanych z edukacją. Ale mamy budżet obywatelski, który co roku... Rozumiem, że zostaje, tak jest, nie będzie tak problemu. Jest. 30 ponad 6 milionów złotych na budżet ten właśnie, który dzielą, jak przypomnijmy, dzielą sami mieszkańcy w procesie głosowania nad projektami. Także tu nie znajdziemy żadnych cięć, jak popatrzymy na te plany naszego prezydenta sprzed 2 lat.
konsekwentnie je realizujemy. A gdzie jest największa oszczędność? Tak, jeśli mielibyśmy wskazać ją w budżecie, to w którym miejscu ją znajdziemy? No to są kwestie związane z bieżącym utrzymaniem miasta. To jest ten podstawowy budżet. Tu musimy szukać oszczędności. Staraliśmy się w procesie szukania tych oszczędności w wielu obszarach, prawda? W wielu obszarach, jak administracja publiczna. Myślę tutaj o tych wszystkich kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem miasta. Tu bardzo mocno pilnujemy i staramy się wydatkować, jeżeli nie ma potrzeby, mniej. No, dobrym przykładem są pewnie jakieś remonty elewacji, które mogą zaczekać jeszcze chwilę, prawda, czy remonty, planowane remonty, ale które nie wymagają jeszcze w przyszłym roku, prawda, tej ingerencji. Pewne rzeczy mogą poczekać, aż ta sytuacja się ustabilizuje i wtedy wrócimy do tego. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo 24.